Toads gra w Wojtek Gola The Game. Żeby widzieć co... I będę ci mówił, co ludzie też sądzą o grze. Dobrze. Spartiatix! Dlatego widzowie, tylko proszę was o szczerą recenzję. Co sądzę o tej grze? Też tak, no, temu Wojtazowi opinii i tak dalej, nie? Teraz tak, jesteśmy tu... będzie można customizować sobie postać, znaczy wybrać. Będzie też nawet moja postać. Jakby ktoś chciał zagrać. Okay. Nie wiem, czy kamera się ale taka gierka na, była z taką dziwną grafiką. Tak. Nie, mam ciągle tu, jesteś ty, nie takie widać. Takie skiny się chyba ma tam. Ej, stary, tak dawno w ogóle w taka nic nowa. Nie grałem, że to jest jakaś masakra, stary. Nie? Tak? Tak. No ja półtorej godziny temu, mniej więcej. Takim... Znaczy ja gram tylko w FIFA teraz i UFC, widać. Nie? Ale fajnie jakby było, że widać dajesz? Grę i te nasze... Właśnie chcę zobaczyć, czy pokazano no. Lobby. Jest lobby, dobra. Tekken też. No dobra, to klikamy New Game. Ale czekaj, w ogóle o co tu chodzi? Czemu jest lobby w tej grze? To będzie gra multiplayer, taka jak te... Nie ogarniam. Wszyscy? Przewidzę Gregoli, jak to brzmi w ogóle abstrakcyjnie, gramy w Gregoli, mocne. No i teraz... Ej, czekaj, bo... Spokojnie, zaraz będziemy. Teraz będziesz spadał. Włączcie na ekran. Development version, alpha release. Ja mam muzyczkę teraz. Bo teraz spadacie, spadacie do świata backrooms. Okej, okay. Bo... musisz odkryć, kto jest biseksem. Czy sobie mieszkam tutaj sterować, jak spadacie. O! Aha. Ja nie widzę tego. Widzisz? A jest, dobra, jest. Masz sławki za sławki. Ja, już. Ja, muzyczka. Co widzi twoje gówno? Ej, tego... O, widzisz, akurat wypadło. Overreacting. Okej, okay, faktycznie widzę, masz. Że spadł. Wow! No i tu leci. Ale o co tu chodzi? I wpadacie do świata takich... Czekaj, bo ja... innych pokoi. Bo coś mi się ten... Ej, mi zbugowało chyba. O ja też. Dobra, jestem w pokoju. Ej, bo... Normalnie będą stroje na przykład. Patrz, popychasz? Ja bym chciał widzieć, czy popycha mi zaka, czy... Dobra, wychodźcie. Dobra, czekaj, a gdzie są nicknamy? Gdzie są nicknamy? No właśnie wiem, mówiłem, żeby nicknamy do... Gdzie są nicknamy? Ale dobra, to czekaj, kto, ty, potem będzie to jest łatwo. Kto? To jest kto? To jest kto? No właśnie pod... Ej, ja jestem, że stoję, widzę was trzech, czyli ja jestem ten. Dobra, ty o, jesteś pierwszy. Jesteś... Dobra, ale gdzie mam wyjść? Dobra, patrzcie. No tutaj. Ej, słuchajcie, chodźcie tutaj blisko. Gdzie mam wyjść pierwszy? Czekajcie, czekajcie. Ja idę pierwszy, ja idę pierwszy. Ej, ogarnijmy to, czekajcie. I teraz patrz to, wyszedłeś? Czekaj. No wyszedłem. Dobra, no i... ja teraz wychodzę drugi, to ja jestem. Okej. Okay. Odsłonię ja. Wojtkę no. Gole. A trzeci kto? To teraz? Ja teraz wychodzę. Dobra, Golson, to od razu dostajesz makumbę na... I Izak. Ogólnie będzie tak, jak, że będzie można puu robić, jak Alanik, puu. Serio? Ej, ale to jest gierka ogólnie, która powstała na temat tego mema z tymi backroomsami, co są takie filmiki na YouTubie? No dobra, i co? I tutaj jest how many? I co to mamy? Ej, w ogóle prawym przyciskiem myszy z patą może... się skacze, konsolę się kłóca. Czyli co, będzie jakiś po prostu widać? Potwór i będzie ich ganiał, rozumiem, tak? A oni co mają robić? I o co wchodzi w tej grze? No to innowacyjne rozwiązanie. Przez to a prawy masz takiego zooma. Czekaj, prawym przyciskiem myszy mam zooma. A jak bić? Ja chcę bić. Lewym popychasz. No i popychasz. Bisex, note, backroom. A mogę zmienić kamerę, żeby widzieć się w trzecim? Nie. Rzeczywiście, w lewym górnym jest taki napis. Pomyślimy nad tym. Dobra, idziemy. Ej, stary, możemy mieć jakiś w ogóle ten? Jeszcze? Możemy mieć, zrobić, tak. Dobra, widziałem na YouTubie, to Giga Chat będzie ich ganiał, tak? O, są krzesełka. Są krzesełka? Coś znaczy. I teraz polecam. I teraz ale... zapamiętajcie, podpowiadać wam czy nie? Nie. No widzę, bo tu widzicie jakieś 2 miliony. Tak, i tam było how many było i są dwa krzesła. Ej, ale w ogóle zobacz to, stare, ej, patrzcie, bo wy nie skupiacie się na detalach. Kucnijcie sobie, nie? No. I jak podejdziecie bliżej do krzesła, to bluruje wam się obraz z tyłu. Że jest tak jakby... Fajnie, Bogdal, fajnie... ale to nie... Do tego Wojtek Gola nic nie ma. Oni to chyba na jakimś silniku robią, który wszystko za nich robi. Oni nie wymyślili technologii. Nie? Dobrze rozumiem. Boxdel, kiedy ostatnio peceta używał? To jest zrobione, że jest skupienie na itemku. Focus. Jak to wygląda? To jeszcze z tego kucają. Fajne. Dobra, ja idę dalej. Dobra. Super spulserowany. Zobaczcie, ja mam pytanie o w ogóle klawisze. Czy jest, się biega. A czy jest jakiś klawisz, że użyj? Czy coś takie... To wszystko to jest w każdej grze, którą by zrobili na tym silniku, nie? Co ma do tego? Tak.
Lewym przyciskiem. Lewym, okej. Okay. Shiftem się biega. Zapamiętajcie... Mam znowu taką kompilację z tym Windows wkrótce wygaśnie. Bo to jest moja wina mojego konta. No i zamknij. Naprawdę jestem podekscytowany. Milioner nie ma na Windowsa. Jest na złote i masz pirackiego Windowsa? Ej, łóżko jest. To jest piracki? No nie wiem, nieaktywowany jest. Łóżko. Jak się położyć spać do łóżka? Nie da się. Ja pamiętajcie ilość mebli, tyle wam powiem po prostu, nie? Okej. Okej, dobra. Jak się łóżko, położyć do łóżka? Dwa te, tutaj są jeszcze, a to są kolejne dwa krzesła i stół i kanapa. Dobra. Wardek Gump chyba w jedyną grę, jaką grał w życiu, to jest Liga Legend Warwickiem, czy mi się wydaje? Mi się wydaje, że to jest, może być gra roku w ogóle. Boxdel w Minecrafta to tylko. I Zakces. Gola? Bise. Nie. Jakieś komedii. Dobra, ja biegnę, widzisz, ja biegnę, ja biegnę. Widzisz mnie? Ja biegnę, ja jestem pierwszy. A, Bagieta jak gra w Sekiro mieliśmy obejrzeć, dobrze, że przypominasz. Którym jest piętrze? Bo to może być... Robię poziom zero taki, nie? Poziom zero. Robię wagę do kasy już, stary. Na co poszły 2 miliony? Ej, o co tu chodzi? Przecież ty... Rypa, da, biega. $30. Slalomkiem. I teraz tutaj macie, na końcu ogólnie macie wajchy, nie? No. I te wajchy... Da, a czemu tu jest woda? Patrzcie, tu są wajchy, nie? No. No i trzeba jakoś się przedostać do drugą stronę. No dobra. Okej, okay, no to ja biorę tą wajchę. Ej, pa, ja wypycham cię, czy wypycham, kogo wypycham? Ja wypycham. Dobrze. I co teraz, stary? Zabijesz Wojtka gole? Tak. A już tam nie może. I co, ty już nie możesz wrócić? Nie, no mogę. Zaraz się a poczekaj, ja trzeba te wajchy. Ale czemu mnie... Co robi na przykład ta wajchę? Co się zmienia? Nie wróć. Wywaliłem cię, stary. No. Ej, reset jest. Nie, będzie reset, bo jest, niestety jeszcze w tej placce jest tak, że sorry, zginie. Ej, sorry, bo ja nie wiedziałem, stary, że to tak okej, okay, to biegnijmy do dźwigni. Co? Nie, bo trzeba jeszcze w lewo teraz, chodźcie, w lewo, biegnij w lewo. Kto idzie pierwszy? Ja. Ej, serio, o co tu chodzi? Dobra. Bo tu będzie... Ktoś zobaczył miniaturkę filmu Backrooms na YouTubie, miniaturkę, nawet go nie włączył i uznał, że wpieprzy 2 miliony w coś takiego? Coś tu jest chyba fejurem, jak ten wariograf. Jeszcze takie coś w stylu Squid Games. Wybacz, stary. Że będą zapomnieni. Jakaś pralnia. Chodź tu do pokoju jeszcze. Patrz, tu jest taki. Ile tu jest mebli, policz. Ej, my powinniśmy więcej grać w gry w ogóle. Muza Zebu, zobacz, Zebo. Muza Zebo. To jest drill? Ej, gadałeś z Zebo, ta... Kozak! I czekaj teraz! Tańczymy! A jak otworzyć szafkę? Nawet nie można tak... Jezusie... Jezusie... To jest fajne! 2 miliony na prawa autorskie poszły. Ile musisz zarobić z tej gry, żeby to się zwróciło, powiedz, bo... On liczy, że sprzeda milion egzemplarzy. Co? Zobacz to, bo... Wardenkę już puciście? On liczy, że sprzeda milion egzemplarzy. Rozumiem, żeby to wyszło na zero, trzeba milion sprzedać. Na zero, tak? Tylko tak pytam na razie. Inwestycja roku. Nie, ja myślę, że to jedna z lepszych gier chyba. Nie grałem w taką jeszcze, nie? Dobra, idziemy. Ale Wojtek, jakbym mógł coś podpowiedzieć, to fajnie jak jest szafka, to że jak klikam, to ona się otwiera, nie? No tak, ale... Warnęga już. Poważne podpowiedzi. Ej, stary, chciał każdą szafkę otwierać, stary? Ej, wybaczcie ogólnie za overreacting, nie? Ale ja się na przykład... Mnie to... Nie wiem, ja jestem podkręcony tym. Kogo bo ja wiem, że tu są easter eggi jeszcze jakieś inne. Dobra, ja biegnę, biegniemy. Ej, chodźcie tam. Chodźcie tutaj do mnie, patrzcie tutaj. Tutaj, nie? No. Tu jest coś jak Squid Games. I możecie, kurde... Kto idzie pierwszy? A, fajne, dobra. Kto idzie pierwszy? Dobra, ej, ale to nie zrobimy wytrzymam. Tak, poczekaj. Wojtek Gola wypieprzył 2 miliony, a w Robloxie jakiś 12-latek by zrobił ten tryb lepiej. Nie wytrzymam. Bo ja oglądałem taki serial, no. Że nie jest tak, że jak ja pójdę pierwszy, to muszę ciągle iść pierwszy, tylko każdy robi jeden krok, że jeżeli ja trafię, to później przychodzi druga osoba i ona musi zaryzykować. Wyprzedacie, dobra. Tak, dobra, no to ja Gierka pierwszy ryzykuję. Ktoś ja chce przyjścił na... parę pomysłów. Albo zobaczył nie? Parę miniatur na YouTubie. No, dobra, no to ja skaczę. Dobra, ale... No. O... Ej, ale czekaj, bo to nie będzie tak, że umrzemy? Nie. A ja żyję. Dobra, no ja patrz to, no. Skok robię, skok. Masz po lewej, masz schod. Ale czemu skoczyłeś na to samo, co ja? Pusta była, no. Ale ty nie trafiłeś chyba w ogóle, czy ty też. Ej, patrz, tu masz takie coś, że możesz się trollować, nie? Czuli się w NPC-ta chyba wszyscy. Tu, nie? No. I ta jest pełna. Jak przyciśniesz tą wajchę, to możesz wszystkich zrzucić i strollować. Dobra, przechodzimy to. Co? Tą wajchę, patrz, pokażcie moją kamerkę. O, jak tutaj tą wajchę się butonuje, no to
można zrzucić całą resztę. Oj. Tobie wyprzedzi. Wardenga ja trochę skakać. Podłamany. No, to jest... Bo musisz się rozpędzić shiftem. Dobra. Dawaj tutaj. Wardenga zaryzykował cały swój wizerunek internetowy, wracając do PDF-ów, nie? Czy się tak ogólnie... Po czym widzisz, że taką grę zrobili? Dobra decyzja? Musisz już wykonać. No i co mówicie, że ja nie dostałem? Dobra, no... No dawaj. Kto skacze teraz? A co tam na końcu co jest? Okej, stoję. I teraz ja podejmuję. I sobie skoczę na... Hop! O, czy ja biegam tutaj. No dobra, ale tam jest przynajmniej jakaś nagroda? Ja jestem tu. Jest tam coś na końcu, czy tak, nie? Tak, tam są napoje do picia, bo wam się kończy życie. Napoje do picia. Nie, bo jak będziecie mieli mało... Naduś tabulację. No co jest grane, naduś stary? Czemu on bo spada? Bo chodzi o to, nie, że macie taki poziom... jeżeli pasek dojdzie do zera, to zaczynacie wariować, nie? I wam zmysły się od w głowie. No dobra, ale ja tam stary skaczę i nie mogę tam, wiesz, się podciągnąć, nie? No jak nie? No nie mogę, no. No z shiftem i skaczesz, rozpędzaj się. Okej, okay, poczekajcie, czyli... I skacz. Ta była hop, teraz dobra. Była ta hop. O, bo no musisz jest. Shiftem się rozpędzić i wtedy. Bugsy ciągle spada. Ja tutaj. No i Minecraft Parkour chyba nie był najlepszy u niego. O git, ja jestem już tutaj. Możemy stąd i... Skąd wiedziałeś? Ale po napoje nie coś pójdzie, bo nam od zmysłu postradamy. A możemy na przykład ten w napojach, no nie wiem, w sensie, że ty przyniesiesz mi napój? No. O, nie rzucaj mnie. Nie spychaj mnie. Tej zepsą mnie, dobra. Ja chcę iść zwiedzać dalej. Ja też, ja dobra, też. Będziemy zwiedzać. Wardenga podłamany chyba. Przejdź do końca. Ale... No Wojtek, dobra, weź nam napoje. Weź napoje i sobie tam weź ten. Te napoje co? Weź napoje. Dobra, mam je wszystkie wziąć? No... No dawaj. Dobra, biorę wszystkie. A to jest almond water, to jest woda migdałowa. To jest almond water i wtedy... Chodzi o to, że już się widzę, zaczyna ten. Będzie wam uszyć, piszczeć w uszach. Lor opowiada. I będzie... Uszach? Okay. Tak. Będziecie mieli piski w uszach i będą ściany takie zaczęły się... Ile ta gra będzie kosztować? Czyli to będzie symulator kaca Wojtka. Ta gra będzie kosztować 11,99. Dolarów? Ile? Ile? 11,99. Okej. Okay. Czy złoty? Albo 12,99, ale raczej 11. Co ja mam? Do lada! Picie, czy nie? Co to jest? Do lada, Michał. Jakaś fiolka czerwona, to jest jakiś potion. 5 dych. Liquid pain. Dobra, jak wyjdziesz z tego pokoju, to wypij tu ten. Mam to wypić? A jak mam to wypić? Ej, ale wiesz, powiem ci tak, że gra powinna być ogólnie intuicyjna, że ty nie musisz nam podpowiadać. No ale jest! No właśnie, ja chciałem biec od razu tam na wprost. Jest. Żeby... Tak, tak. Nie jest to warte 12 eurodąbek. I mnie ono ciekawi. Mnie ciekawi to czerwone światło. Ja tam w ogóle cały czas da się iść? Czy to jest jakaś taka pętla zrobiona, że ciągle będziesz jakby w no, miejscu biegał światło. W tym kółku? O co dawaj tu chodzi? Czerwonego. Izak, ja biegnę, czy będzie ja po prostu biegnę. Niewidzialna ściana? Masz napoje, Izak? Lana? Mam, ale... O, mam wszystkie, tak. Almond water. Czekaj, a to daj mi jeden. Ogólnie styl Bektums jest taki, że... To jest takie tajemnicze. Jak Izak ma mi dać, Wojtek, napój? Jak Izak ma mi dać napój? On ci nie może przekazać napoju. No to mówiłeś, żeby wziął dla nas napoje. Może dla siebie nie, wziąć. Wszystkie mogę wypić. Okej, okay, no to za... No, okay. Ej, ludzie mówią, ja że ten, mówiła. Ludzie mówią, że git cena. Tak? Ludzie, tak. Ludzie piszą ogólnie, że bardzo fajna gra i że... Bardek już tak troluje już tam. No tak. Mega jest, nie? Tak? No, tak, że fajnie, fajnie że no. Bardzo zaskoczenie. Że podoba im się, Bardenga że ma dużo tak tego koloru no, ale ogólnie styl Bektums się charakteryzuje żółtym kolorem, natomiast... Wojtek Gola. Wojtek Gola Research. No żółty kolor, bo taka miniaturka była na YouTubie. Ja pierdzie, przecież to jest przesada w dupę. Są inne. Co to jest? Spokojnie. Powiedział niesamowite ten, to jest. Powiedział właśnie Kiju z reżyserki, no? Że żeby gra ci się zwróciła w momencie, gdy kosztowała ona 2 miliony, to musisz sprzedać 167 tysięcy licencji. Okej, okay. A tu macie takie drzwi po lewej, jak z które wchodzicie. Mocne. Nie wchodźcie w niebo, bo ciebie cofnie na początek. Myślicie, że sprzeda 167 tysięcy, żeby na zero wyjść? Okej. Okay. Bo to jest taki... Ja myślę, że nie sprzeda tysiąca. To żadnego nie mogę wejść? O, kurza, zobaczymy. Co tam do tego odkurzasz, to będzie za nim chodził przez cały level. I no nie, no to spoko, będzie za mną sprząta moje ślady. No dobra. Odkurzacz za tobą jeździ, główny boss gry, odkurzacz. Odkurzacz se jeździ. Ej, to w każde drzwi nie mam nie wchodzić? Nie, możesz sobie wejść. Ja chcę wejść w czerwone drzwi.
te ostatnie. No, a to powiedziałeś to tak, czy i ten odgórzacz ogólnie ciebie będzie gonił teraz stady, nie? O nie, ja o nie. Wiem, jak sobie, ja nie wiem, jak tylko jak chodzisz tutaj po całych tych, to może... Ardenga chyba nie wierzy w tą inwestycję. Co? No spadam. Czerwona jest wyszedłeś? A to nie jest koniec nie, gry? Nie, chyba zbugowało mnie coś. Bo tu była pułapka. Tu jest pułapka i tu nie ma podłogi. I wy wszyscy wpadliście i zostałem sam ja. Co tu się dzieje? Spadacie. Co tu się dzieje? Na początku. Spadacie. I teraz tak. Jesteście na początku, idziemy do dźwigni. Bo to o to chodzi, że to jest... Niesamowita jest ta gra w dupę. W tą stronę. Ja już wam wpiszę kod, powiedzmy. To jest celowe spadanie, żeby to przeszkadzało, nie? Jakby... Okej, welcome guys. Bo to jest dalej... Musieliby się ze stylem się zapoznać, ale to może ale być. Nawet jakby ta gra miała jakikolwiek gameplay, to na ile by chcą był? Kupić. Jest teraz 32 tysiące i wszyscy mówią, że chcą kupić szybko. Ale naprawdę ludziom się podoba? W ch**u się podoba. Tak. Arden Geist. Ja pierdzielę. No wszyscy mówią, że cudo. Aż mi żal biseksa. Ty jesteś sylwek totalującym człowiekiem. Nie. Mam nadzieję, że się podoba ludziom. Dobra, ja wpiszę kod teraz. To wpisz coś na pierwszą szóstkę. A jak się wpisuje w ogóle? Musisz wajchą, przekręcać wajchą. Chwytasz wajkę. A na czwórce co mam? Na czwórce? No i co, zniknął numer. Na czwórce masz dziewiątkę. No, fajnie to w ogóle wygląda, takie jest ten, nie? I teraz się pojawi tutaj, możesz dać na moją kamerę. Ja nie wiem, ja palnąłem to mi zniknął. I to jest taki easter egg, to jest pin do karty Wojtka Goli. Jest na pierwszą szóstka? Nie wiem, bo nie zniknął. Znikają mi te numerki, bo masz Windowsa pirackiego i nie działa dobrze to. Nie mam pirackiego. Dobra, co na drugim? Dobra, przechodzimy. Zapraszam na zapadnie. Ale to no czekaj, ja jeszcze nie wcisnąłem numerka. Ale już się pojawiły. No nie, zrzucisz mi i spadnę. Co? Ja nie dotykałem nic. To dźwigi do tyłu. Ardenga wszystkich zabił. 40-latek. Dalej nie było. Zrzucił mnie i spadnę! O, teraz jest szóstka. Teraz jest tak, 6, 10, 3, 9. Ale ja spadłem. Teraz nie możecie ten. Ale nie zabili. Okej. Hop! Może nas cofnąć do początku. Ej, 40-letni ziomek! Zrzucisz mnie i spadnę! Hop! Ardenga zaraz zlikuje kontent tej gry. Uda mi się? Ale mnie zrzuciliście. Okej, a ja przechodzę dalej. Ja to dopiero dobiegam do was, słuchajcie, bo byłem na samym końcu. I bo one są na czas! I one nie, dają nie. Ardenga nawet nie wie, że ich zrzucił, tu nikt nic nie ogarnia. To są jakieś te. Dobra, ja z Boxdenem przyszliśmy. Ej, a tak. Tu nie widać. No way, widzowie, nowa lokacja. Ja ich nie widzę w ogóle. Ja ich nie ma. A ja je widzę. A ja ich nie widzę. To wiesz, co musisz ustawić. Slash, 6. Nie, zrobię. Jaki Wojtek był drugi numer? Druga była dziesiątka. Musisz przestawić na dziesiątkę. Okay. A trzeci? No tak, ale jak ja spadłem, to jak... Nieważne, nie gramy już z tobą, sami gramy. Jaki jest trzeci numer? Ty już jesteś offline. Trzeci jest trójka. Dobra, dawaj do mnie, razem przejdziemy. A czwórka? Bisek są odrzucony. Ostatnia jaka był numer? Ej, ale to jest koniec, to jest koniec gry? Sześć. To jest koniec filmu. A, sześć. On już nic więcej nie ma w tej grze? Poczekaj. Dobra, ja się odrodzę. Tylko ten most? Czy tam... Ja mam... Ej, Wojtek pisze do admina, stary, zrestartujcie mnie. Ej, ja mam szaleństwo, bo nie piłem tych napojów. Dobra, to szybko zrobiłem. Przecież co jest dalej? Zaraz ja też mam szaleństwo, stary. Biegniemy, ja dawaj, biegnę do was. Biegaj, bo oszalejesz. Ty, a ja też coś teraz mam jakiegoś dziwnego. Będzie wam w uszach piszczało i oszalejecie. Ej, nie mogę iść. Ja mogę się ruszyć. Ej, ale ja w tej grze coś jest? Jest ja jakiś bóg gry. O, to niby jest alfa, ale... Nie, bo się was do drugiego levelu. Ja. Ej, dajcie tu złoty związek. No będzie drugi level, spokojnie, panowie. A, bo ty napisał, i napisał do admina, żeby nas... Nie! A, no tak. Dobra, weźcie sobie od razu te napoje. Ty, ale jak zobaczyć ten? Da się gdzieś dalszy gameplay? Nie ma dalej chyba. Czekaj, co to jest? Budżet 2 miliony. Czekaj, po prostu wpieprzył za $90 jakby całą gierkę i potem chce to sprzedawać? Czyli tu nic totalnie nie zrobili, to całkowicie nic nie zrobili. Jezus Maria. Jak to działa w ogóle? To jest... No ja mam latarkę. Tu jest dalsza część? O, tu jest o 1,5 godziny ta gra? No bo Bisek zatrudnił jakieś główne studio, oni zrobili
wyceny z dupy i tak oto powstał budżet 2 miliony. A ja nie lepiej jakby Wojtek Golek już i tak ma srać, jakby to powiedzieć, widzom do mordy, nie? W skrócie. Nie lepiej, że VR zrobił tą grę, teraz wyszły te Apple gówno coś tam. Zobacz, ludzie będą się podniecać VR-em teraz na nowo, jakby pętla zatoczyła koło, historia. I znowu będą się ludzie podniecać VR-em jak parę lat temu. A ta gierka do VR-u by się nadała, chociażby trochę oszukał widzów, że ta gra jest dobra. A nie, że taka jest jaka jest i każdy wie, że to gówno od razu. Bo wiesz, VR-owym grom się więcej wybacza, że jest tam sraka grafika, gówno gameplay, ale chociaż z oczu widzisz i ruszasz rączki są. Kupuj tą grę, nie ma i jeszcze, to jest alfa. Ale nie zagrałbym w to, bo już tak na to patrzę, to mi się nie chce, no. Ty, on ukradł tą grę i ją wpieprzał u siebie? Ej, o co tu w dupę chodzi? Wojtek Gola zapieprzył grę, która ma 30 tysięcy pozytywnych ocen i sprzedaje w Polsce za 11 dolarów? Ty, to jest legalne? Ale to lepiej wygląda, bo nie jest takie jaskrawe gówno. I się wydaje bardziej takie, wiesz... A nie lepiej, jakby zrobił klikera na telefon? Bym zagrał chociaż. Kliker nie może być zły. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...